Cześć. W dzisiejszym materiale chciałem Wam tutaj pokazać. Przeglądając Elixa zobaczyłem Suzuki RM. Mówię, to cena, no to jakiś kosmos w ogóle. No ale tak patrzę i patrzę. I coś mi ona przypomina. Co mi przypomina? No przecież to jest moja. Moja, z tym, że jest tutaj zmieniony dyfuzor. Widzę nowy na chyba Deep. Zmieniony dyfuzor i u mnie było wtedy do zrobienia jeszcze koszt sprzęgłowy. Tak, czyli powiedzmy, no dobra, gościu zainwestował sobie ten chłopak 1000 zł w dyfuzor i powiedzmy 1000 zł w kosz. Tak, no bo sprzęgło tam było wszystko ok. Więc no cena jest naprawdę wysoka. Ja wiem, że ich już nie produkują i one były do 2011 roku 250, bo 125 były do 2008 chyba. No ale 18,5 tysiąca za 2010 rok 250 full crossa, no to ja bym na przykład tyle nie dał, tak? No, mnie ono kosztowało około 13 tysięcy i za tyle też sprzedałem. No a tutaj po miesiącu jest za 18,5, no to tak myślałem, że on będzie miał długo ten motocykl, ale widzę, że on go kupił chyba tylko na handel niestety. No ale cóż, tak to wygląda. No i tutaj jest napisane od nowości mało użytkowany. No tak, jeżeli ma miesiąc, no to mało nim jeździł, ok. Sami rozumiecie, no tak naprawdę nie wie, ile był użytkowany, no chyba że po stanie oceniano, ale to ciężko zweryfikować. Nic, chciałem Wam tylko pokazać, że znalazłem na Elixie już moją RM-kę, którą sprzedałem, nie wiem, 2 miesiące temu i już jest ponownie na Elixie za bardzo wysoką cenę. No ale widzicie sami, tak to niestety wygląda, albo stety, że cały czas tutaj obrót jest tymi sprzętami. Trzymajcie się, no niedługo nagram jakieś tutaj może coś z KTM-em, ale zobaczymy sami, jak to wygląda. Trzymajcie się, cześć.